Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Szpilki na Bitcoinie. I dzisiaj moim gościem będzie kolejna traderka, a będzie nią Magda, którą znacie z profilu Magda Trades. A więc bez zbędnej zwłoki, zaczynamy! Jak już wspomniałem na wstępie, moim gościem jest dzisiaj nikt inny jak Magda Grzeszyk, którą możecie znać z Twittera bądź też Instagrama. Cześć Magda, witam Cię. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o Tobie. Jesteś pierwszy raz w serii Szpilki na Bitcoinie. Tak jak obserwuję Twoje profile, to tak zastanawiam się, czy Ciebie głównym określeniem to można by było powiedzieć trader, czy traderka, nie wiem, czy to się feminizuje te końcówki. Traderka, obie formy są dla mnie okej. Okay. Handlara, ewentualnie. Powiem Ci szczerze, nie słyszałem tego. To jest ciekawe, bo większość osób mówi o sobie spekulant, spekulantka bardziej, a ja uważam siebie bardziej za handlarę. Uważam, że spekulacja to jest trochę coś innego niż trading. Że bliżej tradingowi do handlarstwa. Ja tak na to patrzę przynajmniej. Mam wrażenie, że chyba trader czy traderka to jest takie najbardziej neutralne określenie, bo spekulant bardzo się kojarzy, szczególnie takim osobom jak ja, które pamiętają jeszcze komunę. Z kolei handlarz to się też kojarzy z takim jak to się mówi, domokrążcą, czy tudzież takim handlarzem z bazaru, tak, że on sprzedaje jakieś tam... Tak. Dziwne te. A trader to jest jednak takie, to z angielskiego i tak dalej. No ale oczywiście o tobie. Powiedz w ogóle, jak, no bo jesteś w środowisku kryptowalut i zawsze takie moje pierwsze pytanie standardowe to jest, jak się tu znalazłaś, w ogóle jak zaczęła się twoja przygoda z kryptowalutami? Więc moja przygoda z kryptowalutami w sumie można powiedzieć, że zaczęła się w 2018 roku, ponieważ wtedy pierwszy raz miałam styczność w ogóle z tym, czym jest Bitcoin i kryptowaluty. Byłam bowiem na wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącym kryptowalut i tam opowiadali, na czym to polega, jakie są zalety tego rozwiązania. I pamiętam, jak przedstawiali wtedy ceny Bitcoina. W 2018 kosztował on $3000 i mówili, że patrzcie, teraz kosztuje $3000, a jeszcze tam kilka lat temu kosztował 200. No i ja obróciłam się za siebie, patrzę, 3/4 sali wypełnione, więc młodzi ludzie byli zainteresowani, studenci byli zainteresowani tym tematem. No i wszyscy jednak patrzą na sobie, $3000 trochę dużo, jak na jednego coina tylko, więc... Mnie akurat wtedy nie było stać na wejście w ten rynek, więc dałam sobie spokój, ale w 2020, jak skończyłam studia, znalazłam pracę, taką już na dłużej i nastała pandemia, to zdecydowałam, że to jest mój czas, że koleżanka akurat biurko w biurko inwestowała w bitcoiny i powiedziała mi, że o, bitcoin teraz spadł, więc akurat jak ja chcę sprzedać, to on spada, więc stwierdziłam, że to jest mój czas na zakup. No i sprzedałam kilka rzeczy, zainwestowałam w kryptowaluty po jakiejś też edukacji takiej większej na temat portfeli, na temat rodzajów kryptowalut. Zrobiłam też takie pierwsze researche, między innymi oglądałam też twoje wideo na temat portfeli kryptowalut, więc można powiedzieć, że 2020 rok to był mój rok inwestycji w krypto. Potem starałam się dalej kształcić w tym zakresie, poznałam różne nurty i tak naprawdę opcje, na jakich można zarabiać tutaj na tym rynku. I zainteresował mnie bardzo trading, zainteresowało mnie to, jak zachowują się traderzy, jak zachowują się inwestorzy w różnych etapach rynku. I po prostu stwierdziłam, że zacznę to bardziej zgłębiać, ten temat. W 2021 próbowałam tradować na własną rękę
jeszcze jak byłam na etacie. I to nie wyszło zbyt dobrze, ponieważ nie tyle co nie zarabiałam z tradingu, bo to jasne, stawiałam swoje pierwsze kroki, co trochę odbiło się to na mojej pracy na etacie, wobec czego stwierdziłam, że raz się żyje, zrezygnowałam z etatu i stwierdziłam, że poświęcę cały swój czas na to, żeby zgłębiać trading, żeby uczyć się tego, a była wtedy hossa, więc tradowanie wydawało mi się łatwe, szczególnie, że byłam na początku drogi. I ciekawe, bo tradowałam za pomocą jednego indykatora, Stochastic, na 15-minutówkach i tradowałam tylko Bitcoina. Oczywiście tradowałam bez stop lossa, no bo hossa rządzi się swoimi prawami. Jak spadło, to przecież można dokupić, prawda? I no tak. Potem być w zysku znowu. No, ale to odbiło się na moim portfelu, takie myślenie. To znaczy tak, na pierwszym etapie zarabiałam i zrobiłam z ćwierć bitcoina ponad jednego bitcoina i już myślałam, że Pana Boga za nogi złapałam, że tak powiem. I jaki to trading jest prosty i w ogóle dobrze, że rzuciłam tą pracę w cholerę i teraz zobaczcie, jak zarabiam. Natomiast potem rynek mnie zweryfikował, mianowicie 13 bądź 12 maja, wtedy co Elon Musk wypuścił tweeta, że Tesla to jednak nie będzie sprzedawać bitcoinów, Tesla to jednak nie będzie sprzedawać samochodów za bitcoiny. Wtedy zaczął się laga do dołu, no nie? I ja, ponieważ byłam już na jakimś tam wyższym etapie, powiedzmy, swojej nauki, wchodziłam już niemałym kapitałem. Pamiętam, że wówczas miałam 100 tysięcy dolarów w pozycji. Byłam oczywiście w longu. Kiedy wszystko zaczęło spadać, ja dokupowałam i skończyło się na likwidacji konta. Wówczas straciłam około 80% kapitału. Na szczęście nie straciłam wszystkiego, bo miałam taką żelazną zasadę, że nie chcę stracić tego, co już włożyłam w ten rynek i to mi się udało. Nie straciłam wszystkiego, nawet wyszłam z górką i stwierdziłam, że coś jest nie tak z tym tradingiem, że trzeba jednak nad tym popracować. To znaczy po stracie i likwidacji na, ja mogę to śmiało powiedzieć, ponad 2 bitcoiny, przeżyłam żałobę, można tak powiedzieć. I na 2 tygodnie wyjechałam do rodziców, zastanowiłam się nad sobą, nad swoim tradingiem i przeżyłam te wszystkie etapy żałoby tak naprawdę. Najpierw wypieranie, potem przyszła ta akceptacja, że jednak tak, straciłam te wszystkie środki, wszystko co zarobiłam, to poszło i nie wróci. I wtedy zainteresowały mnie boty. Stwierdziłam, że skoro może ja nie umiem tradować jako człowiek, bo nie wiem, mam jakieś swoje wady i emocjonalne podejście być może za bardzo, no to zaczęłam się skupiać na indykatorach, poznawaniu tych wszystkich indykatorów, które i wskaźników technicznych, które śmiało polecali inni influencerzy, kryptoinfluencerzy. Ja oglądałam raczej rynek zagraniczny, więc tam były RSI, jakiś nawet Kettler Channel, Stochastic oczywiście, CrossEMA. Wszystkie te, jak i większość innych z TradingView po prostu wzięłam do PineScripta. Zaczęłam się uczyć tego języka, zaczęłam programować z tych indykatorów strategie, konkretne strategie. Nawet doszłam do momentu, gdy łączyłam ze sobą różne indykatory, żeby wyszła z tego jakaś jedna super strategia. Na zasadzie, że jeżeli Stochastic jest tutaj i RSI jest tutaj i jest CrossEMA coś tam, to wtedy wejdź w longa. Natomiast wyszło na to, że nic z tych indykatorów nie działa. To znaczy, no.
Ja tylko tutaj chciałbym powiedzieć, zdementować to, że jest jeden indykator, który działa w 83%. Nazywa się Okej, okay, jaki? wachlarz Satoshowa, który jest publikowany co niedzielę na moim live'ie. Ja oczywiście się śmieję, żeby nie było, że ktoś to poważnie potraktuje, to jest żart, ale te moje pięć wznoszących kreseczek wyjaśniło już naprawdę tylu traderów, którzy grali przeciwko wachlarzowi, że naprawdę, wiesz co, ja się śmieję z tego, że ja zrobiłem sobie to po prostu dla jaj, a niektórzy ludzie, jak to widzą, to uważają, że ja to robię na poważnie, że to jest jakaś forma analizy technicznej i uczą mnie, że dlaczego kreski są krzywe, a nie proste, dlaczego coś tam, dlatego no, po prostu śmieję się z tego. Ale faktycznie, no, ludzie szukają, ja mam wrażenie, że czasami traderzy są jak tacy ludzie, jak tacy alchemicy poszukujący kiedyś tej receptury na zamianę ołowiu w złoto, tak? I właśnie budują konstrukcję. Jeden, nie, to może dwa, to może trzy, to może połączenie. Jak ten tutaj, tu jest ten, tu się nietoperz zaświeci, a tu coś jeszcze, to znaczy się, że będzie tak i tak, nie? Ja tak trochę podchodzę Dokładnie, do tego. ale ja po prostu zagubiłam się w tym, wiesz. Ja konstruowałam takie kombosy, pięć indykatorów na krzyż i wszystkie wykazywały w długim terminie niezyskowność. I to też mnie zabolało, prawda? No bo jak to możliwe, że ci influencerzy zagraniczni tyle zarabiają, mają tyle followersów i korzystają z dwóch, trzech i zarabiają pieniądze, a ja mam dowód na to w postaci backtestingu, że to kurde nie działa, no nie? Więc złamało mi to serce, ale też stwierdziłam, że nie jest to czas do końca zmarnowany, no bo jednak się czegoś nauczyłam. I potem poszłam z tymi wszystkimi doświadczeniami na trading floor do KTG, wtedy prowadzone przez Marka Hajeckiego, który pracował w OSTC, więc stwierdziłam, że to jest fajne miejsce, gdzie mogę się nauczyć różnych rzeczy. I tam skupiłam się na opracowywaniu swojej strategii, już wróciłam do ręcznego tradingu. Próbowałam day tradingu, swing tradingu, również scalpingu, co było dla mnie wówczas nowe. I tak naprawdę szukałam trochę siebie na podstawie rozmów z innymi. I zdecydowałam się na handel tylko Bitcoinem, ponieważ stwierdziłam, że jeżeli będę miała taki zyskowny fundament w długim terminie na Bitcoinie, to potem mogę to rozwijać, tą samą strategię na altcoiny. Plus dowiedziałam się, na jakie indykatory i na jakie tak naprawdę rzeczy patrzą już doświadczeni traderzy. Więc budowałam tak naprawdę swoją strategię po tym, co usłyszałam ze swoich doświadczeń. I tak sobie na niej działam. W tej chwili zwiększam pozycję, staram się być po prostu zyskowna w długim terminie. To jest mój cel największy. Nie to, żeby być na koniec dnia 200% na plusie, czy na koniec tygodnia 300% na plusie, tylko żeby być zyskowna w długim terminie i żeby to po prostu ten performance w długim terminie był rosnący w ten sposób. A nie wiecie, 300% likwidacja, 300% likwidacja, więc takie rzeczy mnie nie interesują. Ja w tej chwili mam strategię, której staram się zrobić 15% konta miesięcznie. Moja strategia jest oparta głównie o konsolidację. Gorzej sobie radzi w trendach, natomiast te trendy wychwytuje. Więc jak się zaczyna na przykład trend odwracać, to wtedy ja jestem w pozycji, tylko wychodzę za wcześnie na przykład. No i to jest taka moja baza. Ja bazuję na price action, na ruchu cenowym, poziomach wsparcia i oporu oraz na wykresie order flow, na klastrach cenowych i to mi daje taki prawdziwy wgląd w rynek. A jeżeli ktoś nie wie, czym jest order flow, no to jest to wykres, który pokazuje nam dosłownie przepływ zleceń, czyli każdą świecę na wykresie order flow widzimy jako taki klaster podzielony na poziomy cenowe i widzimy, ile na danym
konkretnym poziomie cenowym było zleceń. I analizując w ten sposób taki przepływ transakcji, możemy zidentyfikować właśnie potencjalne zmiany ruchu cenowego, zanim on nastąpi, a także możemy uniknąć wpadnięcia w taką pułapkę fałszywych breakoutów i fałszywych wybić. Powiem szczerze, prawie nic nie zrozumiałem z tych terminów, które używałeś, bo ja traderów nie, żeby nie było, bo to tak chcę, jak to się mówi w moim stylu, nawiązać, więc powiem w ten sposób, To, co powiedziałaś o tym, żeby nie bawić się w sinusoidę. No, jak to pół żartem, pół serio mawia Sowa Satoshowa, kupuj drogo, sprzedawaj tanio, ktoś musi zapewnić płynność na rynku, tak? Więc tak to wygląda. Ale tak, żeby trochę tak to podsumować, to tak, na początku zauważyłem, że tak, z takich rzeczy tak. Podpadłaś wielu grupom, tak? Na początku. Po pierwsze, Bitcoin maksymalistą, bo Bitcoinem się nie traduje, się go kupuje i hodluje, tak? Jak to, po co te, no jakbyś kupiła tu, a sprzedała tu, to by było bez żadnych tradingów. Tak, oczywiście nie traktuj tego poważnie. Oczywiście traderom, bo powiedziałaś, i ludziom, całej grupie ludzi, bo jak to mogą nie działać wskaźniki, jak mogą nie działać boty, mogą nie działać. A jeśli ci chodzi o tych influencerów, dla mnie osobiście te określenie influencer, szczególnie jak patrzę na tych zachodnich, to się bardzo negatywnie kojarzy. To są ludzie, którzy po prostu, ja zawsze mówię, że oni za korzyść majątkową to by matkę własną sprzedali. I są ludzie po prostu ściemniacze. Tam jest dużo ściemy, tam jest pokazywanie jakichś rzeczy, a tak naprawdę zarabianie jest na współpracach. On nie zarabia z rynku, bo człowiek, który, wiadomo czym jest trading, jak to absorbuje człowieka, jak to wykańcza też psychicznie człowieka. I taka osoba miałaby, która ma, idzie jej, ma udaną pozycję i nagle tutaj jakieś grupeczki, jakieś szilowanka, jakieś coś, no bądźmy poważni. Ja rozumiem oczywiście ludzi, którzy się dzielą swoimi zagraniami, bo to jest normalna sprawa, tak? Tylko pytanie, czy to jest na zasadzie dzielenia się, czy pod spodem jest zapewnienie sobie cash flow, bo ja tak w rzeczywistości mam drugie konto, na którym przepierdzielam większość, wam pokazuję, jak mi coś wyjdzie, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest to. Wspomniałeś też o tym, że tam gdzieś tam powiedzmy, no, odbiło się to na tobie, te straty. No ale najważniejsze, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski, tak? Bo to czas, który poświęcasz i wyciągniesz z niego wnioski, nie jest czasem straconym, tak? No czasami tak jest. I wiesz, jak ci się udawało, to też jest, po pierwsze ja zauważyłem, jest coś takiego szczęście początkującego. Ja zauważyłem, że są ludzie, którzy wchodzą, oni nie mają pojęcia, że jest jakiś stop loss, że w ogóle coś tam kliknął, coś tam zagrał jeszcze na dźwigni, to takiej dosyć konkretnej, wyszło, a to znaczy się, że trading jest prosty, a nie to, co mówili w internecie. Ten Mike to się nie zna, tamci nie znają w ogóle, ja już będę tu zarabiał, tak? No i później przychodzi w pewnym momencie sprawdzenie, wiesz, to taki trochę syndrom kasyna, tak? Wchodzę, wygrywam, o, to gramy dalej, nie? Więc to dokładnie, tak z tym tradingiem. A jeszcze chciałam powiedzieć ciekawą rzecz, bo ja obserwowałam właśnie influencerów, którzy pokazywali swoje wyniki. No nie, mieli grupy na Telegramie, gdzie pokazywali swój performance. Także ja zauważyłam, że w tych grupach, dołączając do tych grup, wszystko było ok, jak była hossa i oni zarabiali rzeczywiście. Natomiast jak przyszedł tweet Elona i załamanie rynku, no to już przestali publikować swój performance. Także nawet jeżeli ktoś publikuje swoje wyniki w super hossie, w tym najgorętszym okresie, gdzie tak naprawdę kupisz cokolwiek i jesteś zarobiony, to nie świadczy o sukcesie. I trzeba właśnie patrzeć w długim terminie na osoby, które zarabiają. Słuchaj, powiem ci tak, ja siebie określam jako dwa określenia: trader okazjonalny, ewentualnie trader jak mi się chce. Bo ja oczywiście dźwigni nie dotykam, bo na dźwigni miałem 3 przygody. Kiedyś na początku nie wiedziałem, jak działa dźwignia i zarobiłem po 24 godzinach 92 satoshi. I zastanawiałem się, dlaczego tyle zarobiłem, bo zagrałem generalnie no, 1% tego, co miałem zagrać. Później poszło mi faktycznie, wyczaiłem, to było takie na zasadzie, tam nie było dużej dźwigni, zagranie na przeczucie i coś tam wygrałem, to nie były jakieś kolosalne pieniądze, $1500, a później stwierdziłem, że gram, teraz znowu mam przeczucie i przepierdzieliłem te $1500. Co ciekawe, gdybym zamknął ręcznie pozycję, gdybym przetrzymał, to później było jak to zwykle na rynku. Ja tu zamknąłem, a tu jeszcze doszło, a za chwilę było w drugą stronę, tak jak miało iść, więc to jest...
To jest właśnie to, ale tak jak mówisz, jeżeli jest rozpędzony rynek, czy powiedzmy jesteśmy w tym dobrym momencie, no, chociażby takim przykładem była ta pandemia, tak? No, witaj w klubie osób, które kupowały kryptowaluty zamiast kupować konserwy i papier toaletowy, no bo większość wtedy No, kupowała. tak. Więc wiesz, to też to jest to. A druga sprawa, moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, ja też jestem przykładem osoby, która najtrudniejszą rzeczą jest zrealizować ten zysk. Bo na przykład na takim przykładzie krypto.com, na którym ja już naprawdę miałem bardzo duże pieniądze. Ja sobie ustaliłem w głowie 1 dolar, że to ma dojść do 1 dolara, a doszło do 90 kilku centów. Kolejnym przykładem Dogecoin, Ilona, ja miałem nawet pozycję wystawioną na 75 centów, a doszło do 74. I to jest ta suma wszystkich, gdzie przecież ja od 17 roku jestem, więc powinienem znać te zasady, ale jak to mówią, szewc w porwanych butach chodzi, więc tutaj to tak się wydaje, że to ktoś komentuje spokój i mówi, a to dureń nie umie, coś tam trzeba było. Ale znajdź się, postaw się w takiej sytuacji. Gdyby zarabianie było proste, to wszyscy by zarabiali, a tak naprawdę nikt by nie zarabiał, bo nikt by nie tracił. No. Tak, to jest błąd poznawczy, tak zwany. Wiedziałem, że tak będzie. Tu bym kupił, tam bym sprzedał i bym zarobił. Jakie to proste. Są nawet takie memy, pewnie widziałaś, że wykres, gdy kupiłem, wykres, gdy sprzedałem, a wykres, gdy nic nie robię. Nie? I tam jak kupiłem, to spada, jak sprzedałem, to rośnie. I ten, nie? Albo jeszcze z takim tym takim dziadkiem, że o, jak urosło, mogłem kupić, nie? No. No, Swoją drogą tak to chciałem się prawda. zapytać jeszcze, bo miałaś taką, widziałam na Instagramie, relacjonowałaś taką sobie trading w podróży. Ale chyba konkluzja była taka, że to nie jest taki najlepszy pomysł. Tak mam wrażenie, że. No, wiecie, akurat ja trading w podróży mam dwa doświadczenia. Jedno z Zanzibaru, drugie z Mauritiusu. I na Zanzibarze, gdzie internet był gorszy, gdzie były czasami wyłączenia prądu i gdzie tak naprawdę mieliśmy taki styl życia, że po 15 już nie mogłam tradować, bo robiliśmy inne rzeczy, był lepszy niż to, co spotkało mnie na Mauritiusie w zeszłym roku. Mianowicie Mauritius, też Afryka, ale bardziej teoretycznie bardziej cywilizowana, lepszy internet, lepsze zakwaterowanie. Ale niestety miałam tam na tej wyspie takie problemy, że nie pozwalało mi to na taki trading, jakbym chciała. Całe szczęście, że trzymałam się swojej strategii i mimo przeciwności losu i tego, co się działo wokół mnie, zachowywałam po prostu żelazną dyscyplinę i jednak moja strategia zarabiała. To, co się działo i ten chaos wokół mnie, jaki mnie spotkał w zeszłym roku na Mauri podczas tradingu za granicą, to było coś, czego nie życzyłabym żadnego traderowi, ponieważ zmienialiśmy miejsca, a byliśmy na 3 miesiące. Zmienialiśmy miejsca ze 4-5 razy. Mieszkaliśmy w miejscach, gdzie był bardzo słaby internet, albo gdzie nie było wody, i były odcięcia dosłownie wody, odcięcia prądu, gdzie były robaki, gdzie nie można było spać, ponieważ ściany były tak cienkie, że sąsiedzi i lokatorzy inni przeszkadzali po prostu tej, jakby nie patrząc, najważniejszej, jednej z najważniejszych aspektów życia, czyli odpoczynku. I wróciłam stamtąd bardzo zmęczona. Natomiast na plusie, jeżeli chodzi o konto. I teraz mam taką rozterkę, bo nie wiem, czy podróżować dalej, czy nie, czy sobie odpuścić. No, Trading w podróży, no, jak. trading w podróży z jednej strony był ok, jeżeli chodzi o Zanzibar, a jeżeli chodzi o Mauritius, to była tragedia. Aha, bo chciałem już taką Takie mam postawę. doświadczenie. Chciałem postawić taką tezę, że może ty sobie tym lepiej radzisz, im gorsze są warunki. Już chciałem zaproponować, to może na Ukrainę jedź, to w Może. ogóle wrócisz z takim portfolio. No tam to bym się chyba Nie wiem, czy strasznie wiesz, ale zdenerwowała. jest coś takiego jak turystyka wojenna. To naprawdę ludzie, którzy chyba mają coś z głową albo brakuje adrenaliny i generalnie im zależy na tym, żeby ich wozić właśnie w jakieś takie strefy konfliktów, tak? Może niekoniecznie tutaj na Ukrainie, ale wiem, że gdzieś tam te afrykańskie państwa i tak dalej, i tak dalej.
no tak się zastanawiam, czy komuś życie jest niemiłe i tak dalej. No, no, nawet w takim Egipcie, który wydaje się nam nawet taki cywilizowany, to wiem, że jak chłopaki byli na nurkowaniu, gdzieś tam jechali, to ich uzbrojony konwój wiózł. No, w Polsce, no nie do wyobrażenia sobie, tak? My zresztą nie zdajemy chyba sobie sprawy, w jakich my komfortowych warunkach żyjemy tak naprawdę. Tak, im bardziej człowiek podróżuje, tym bardziej docenia Polskę. To jest Dokładnie. moje zdanie. Kolega, który wszedł w Bitcoina bardzo dawno temu, spotkałem go gdzieś tam swego czasu w Warszawie przez taką inną koleżankę. Generalnie żyje w południowej Ameryce. Pamiętam, że opowiadał, że on jeszcze ma te Ethereum z Genesis bloku. Witalik kiedyś do nich przyjeżdżał, opowiadał, czym to tam nie będzie Ethereum. To tak jakbyśmy, szkoda, że nie ma tego nagrania, to moglibyśmy się pośmiać, bo naobiecywał tam superkomputer w każdym telefonie i tak dalej, w ogóle już nic nie będzie potrzebne, bo wszystko w komórce zrobicie. To trochę poopowiadał o tych, to mówi, że poza Europą i to też nie wszystkimi miejscami, Ameryką, czyli Stanami Zjednoczonymi, tam powiedzmy Kanadą i ewentualnie Dalekim Wschodem, te kraje gdzieś tam, Tajlandia, Japonia, to generalnie świat jest bardzo niebezpieczny i w Ameryce Południowej wyciągniesz telefon i za chwilę tego telefonu nie masz, tak? Gdzie tak naprawdę. No ale to. Ale to mniejsza z tym. Doświadczeń masz bardzo wiele. Jeszcze właśnie zapomniałem się zapytać ciebie, czy kryptowaluty to był taki twój jedyny rynek, czy na przykład miałeś jakąś przygodę też z rynkiem tradycyjnym wcześniej, bo czasami jest tak, że ludzie z rynku tradycyjnego gdzieś tam powiedzmy wchodzą w te kryptowaluty. Nie. Kryptowaluty to był pierwszy strzał i tutaj zostałam. I właśnie można się zapytać, dlaczego kryptowaluty? I ja tu jestem ze względu na to, że jest to młody rynek, młoda technologia finansowa, otwarta, publiczna, dostępna dla wszystkich. A mnie nowe technologie hipnotyzują. Uwielbiam o nich czytać, uwielbiam czytać o nowych rozwiązaniach, domyślać się, co będzie za kilkadziesiąt, kilkaset lat. Nawet swego czasu byłam i skończyłam studia inżynierskie na kierunku technologii energii odnawialnej. Jak widać, nie pracuję w tym zawodzie. Natomiast wydaje mi się, że potencjał tego rynku nie jest jeszcze do końca wyceniony i jednocześnie obserwuję duże instytucje, które zaczynają ten rynek sprawdzać, a duże instytucje nie chcą, żeby ich ominęły duże pieniądze, więc jeżeli w to wchodzą, to po coś. No i pewnie wielu moich kolegów traderów się ze mną nie zgodzi, ale ja szczerze mam swoją wizję świata na 2050 rok i w nim obecne są kryptowaluty, jak również autonomiczne samochody elektryczne, drony jako kurierzy, biochipy w mózgu, które, wiecie, upgrade'ują czy aplikują nam odpowiednie języki, żebyśmy się potrafili porozumiewać między sobą. Roboty odciążające osoby pracujące fizycznie. Także ja bardziej patrzę wizjonersko, dlatego też tutaj jestem. No. Teraz już podpadłaś teoretykom spiskowym. Chipy w mózgu to w ogóle herezja. W ogóle. Ale to się dzieje. To wiesz co, to nie jest wizja. To nie jest wizja jakaś taka bardzo abstrakcyjna, bo to się dzieje. Ja swego czasu kiedyś za bardzo młodych lat dorwałem jakąś tam amerykańską gazetę. Chyba z lat 40. i były podawane prognozy różnych tam, powiedzmy, odkryć, które, no oczywiście były takie, powiedzmy, też prognozy w stylu, nie wiem, podróże w czasie i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, pewne oczywiście rzeczy, no tak jak podróże w czasie i tak dalej, nie zostały, ale większość z takich bardziej realistycznych prognoz można powiedzieć, przeszacowała, w takim sensie, że ludzkość szybciej dotarła do tych, tam było między innymi też oznaczenie genomu ludzkiego i tak dalej, i dotarliśmy szybciej do tego, niż to było prognozowane, bo niektóre rzeczy były na przykład prognozowane tam na lata 2030 i coś tak dalej, a myśmy dotarli do tego na przykład w około roku 2000 albo 2000 coś, więc to faktycznie się dzieje. Ja uważam, że się rozpędzamy dopiero. Tak. To przyspieszy. To jest prawda, to jest bardzo ciekawy temat. Oczywiście ja z kolei z punktu widzenia takiej trochę technicznej nam brakuje ludzkości dwóch rzeczy, tak? Taniego magazynowania energii, szczególnie pod kątem tych odnawialnych źródeł energii. No i oczywiście nadprzewodnictwa w temperaturach pokojowych, to są takie dwie rzeczy, których mocno brakuje, no bo każdy by jeździł samochodem elektrycznym, gdyby ten samochód miał zasięgi samochodu spalinowego i nie kosztował
nie wiadomo ile, nie? No ale to jest temat, można powiedzieć, na inną rozmowę. A co do traderów, traderzy się nie zgodzą, powiedziałaś coś takiego, no z traderami jest jak z Polakami, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, gdzie dwóch traderów, tam trzy wskaźniki, także generalnie... Tak. Ale wiele kolegów z mojego floru otwarcie mówiło, że oni nie są tutaj dla technologii, tylko po to, żeby wycisnąć, jakby to były tulipany, to też by handlowali. I to też jest coś, z czym ja się zgadzam. Ja wiem, że w pewnym momencie Bitcoin się odrywa od rzeczywistości i jest to w pewnym momencie bańka spekulacyjna, tak. Ale wydaje mi się, że w długim terminie ta cena dąży do tej wartości takiej fair value, czyli wycenianej przez nas wszystkich tak naprawdę, przez uczestników rynku. To przy okazji chciałem się zapytać, jak wspomniałaś o instytucjach, no to wiadomo, wydarzeniem ostatnich miesięcy było zatwierdzenie spotowych ETF na Bitcoinie. No i teraz widzimy faktycznie ten wpływ na cenę, pomimo tego, że ten Grayscale jednak dumpuje, no to te pozostałe to bardzo mocno wchłaniają. I teraz ja mam taką swoją teorię, zastanawiam się, jakie jest twoje kwestie, twoje podejście do tego tematu. Ja mam taką teorię, że oczywiście czeka nas jeszcze jedna hossa i jakieś takie nie wiadomo tak naprawdę, gdzie się zatrzymamy, ale ETF-y spowodują, że kurs Bitcoina się ustabilizuje, czyli on będzie sobie gdzieś tam powiedzmy rósł, oczywiście będzie jeszcze bardziej zależny od rynku tradycyjnego, ale już nie będziemy widzieli takich spadków po 80%. I zastanawiam się, jak ty podchodzisz do tego tematu. Być może tak będzie. Ja, wiesz, jestem traderką intraday i ja patrzę raczej na wykresy dniowe. Wszystko powyżej tygodnia jest dla mnie spekulacją i taką... Po prostu ja nie wiem, co się wydarzy, no nie? Może się wydarzyć jedno, może się wydarzyć drugie. Ja zawsze mam dwa scenariusze. Może być tak, może być inaczej. Więc nie wiem, co mam powiedzieć. Chciałabym wierzyć rzeczywiście w tą moją wizję, którą mam, ale mam też przeświadczenie, że nie zawsze, że może pójść nie po mojej myśli. Może się coś wydarzyć na świecie, czego nie wziął nikt pod uwagę i wtedy nie chcę brnąć w ten swój scenariusz, no nie? Dlatego być może tak będzie. Będzie to fajne dla mnie jako dla handlary Bitcoinem, ponieważ moja strategia jest bardziej przystosowana do konsolidacji. Jeżeli rynek będzie się bardziej konsolidował, a nie leciał 80% do góry, 80% do dołu, no to będzie można na tym więcej zarobić i bardziej stabilnie może. Zgadza się. To mam też kolejne pytanie do ciebie. Czy ty zajmujesz się, jeśli chodzi o kryptowaluty, tylko i wyłącznie tradingiem, czy na przykład bawisz się też w tak zwane inwestycje, czyli powiedzmy, nie wiem, wychodzi jakiś nowy projekt albo coś, robisz sobie takie bardziej długoterminowe inwestycje, czyli sobie coś tam inwestuje, nie futuresy, nie dźwignia, tylko po prostu taki zakup aktywa, typowo przetrzymanie i realizacja zysku. Tak. To znaczy ja się uważam i za traderkę, i za inwestorkę, bo zyski z tradingu właśnie przeznaczam w głównej mierze na te inwestycje, ale jestem tu tylko dla hossy. Można powiedzieć, że tutaj czysto spekulacyjnie robię sobie researche różnych projektów. Uważam, że AI w tym roku jest, nawet nie chodzi o krypto, ale ogólnie w trendzie światowym. Więc tym projektom się przyglądam i mam w swoim portfolio 20 coinów, które mam nadzieję, że urosną w hossie. Natomiast mam też strategię wyjścia, mam jakby to jest handlowanie. No nie, ja chcę sprzedać drogo, gdy kupiłam tanio, no i nie oszukujmy się, nie jestem tutaj dla tych projektów. Niektóre z nich sobie zostawiam, jak Bitcoin i Ethereum, ale raczej większość po prostu, gdy już uważam, że jest czas je sprzedawać, to się ich pozbywam. To ty masz w portfolio tyle projektów, ile ja chcę mieć po tej hoście. Bo jak mówisz, masz 20, no to ja mam ponad 120. To są jeszcze pozostałości po jakichś tam poprzednich hossach. Co ciekawe, na zdecydowanej większości projektów jestem na plusie. To jest też z mojego punktu widzenia, to jest też takie z punktu widzenia inwestora zgubne. Bo człowiek, który ma taki komfort psychiczny, że powiedzmy, nawet jak spadnie, to ja i tak będę miał kilka x-ów, mogę wyjść w każdej chwili. No to tak jest takie, że
można powiedzieć, nie spinasz, tylko nie motywujesz się do tego, żeby wyciągnąć maksimum z tego, nie? Czyli na zasadzie takiej, wiadomo, no też nie ma co ukrywać, że też z punktu widzenia youtubera, który gdzieś tam ma jakieś współpracę, zarabia na tym i tak dalej, to też zapewnia jakiś taki komfort, że co by się tam nie działo, no to jakoś tam, jak to się mówi, wiadomo, bessa hossa, to bardzo mocno na to wpływa. Niemniej jednak to jest takie trochę zgubne, tak? Taka strefa komfortu, tak? Jest mi dobrze, ja właściwie to nic nie muszę robić i też teraz bardzo mocno z tym walczę, bo w tej chwili mam coś takiego, że w tej hoście to właściwie ja już mógłbym w ogóle nie inwestować, tylko czekać, żeby tego się pozbyć. A tak naprawdę dużo więcej można zarobić na jakichś tam nowych, no chociażby wspomniałeś AI, ten BitTensor, tak? Gdzieś tam mnie, ja to mówię, nagonili. Ja kupiłem tego BitTensora za, tam nie wiem, no kupiłem go za... Też nie uwierzyłem, tak? Kupiłem go, tam nie wiem, 20 sztuk, sprzedałem później trochę, on teraz kosztuje kilkaset dolarów, więc wiadomo, tak. to jest większy zysk niż pozostałe jakieś rzeczy, niż czekanie, aż jakieś Cardano zrobi jeszcze 2 czy 3 x-y, tak? Żeby się tego pozbyć, więc to takie zgubne jest. Zastanawiam się, czy też traderzy tak mają, że jak idzie, też mają taką strefę komfortu, tak? Mam jakieś takie swoje miejsce i jest mi dobrze, tak? Nic nie muszę zmieniać. W sumie ja nie mam takiego czegoś. Nie mam, ja teraz zarabiam tylko z tradingu i nie mam jakichś dodatkowych współprac, ale dobrze się po prostu z tym czuję. I wydaje mi się, że po prostu zapłaci mi hossa, zapłaci mi czas. Ja już jestem na plusie, jeżeli chodzi o coiny, w które zainwestowałam, więc teraz tylko kwestia, kiedy wyjść i kiedy skeszować, no nie, żeby wypłacić sobie ten zysk, bo pamiętajmy, że to, czego nie wypłacimy, nie jest naszym zyskiem. Tego się nauczyłam po ostatniej hossie. Popieram z całego serca, tak. Te cyferki, które tam macie w Excelu, czy w kimkolwiek i tak dalej, to zgadza się. W momencie, kiedy jest tutaj, nawet to wyjście do tego Dokładnie. Tethera czy USDC, to już jest zupełnie tak. Co innego niż trzymanie coinów, a coiny, szczególnie ja mówię pod kątem, to nie jest Bitcoin czy Ethereum, tak, gdzie możemy, powiedzmy, i oni te coiny nam udowadniają, że w każdej kolejnej hoście gdzieś tam sobie idą wyżej, więc jak zaczekamy, to my na swoje wyjdziemy, ale jakieś shitcoiny, no to nie, no to tam DCA to nie działa, więc tego typu rzeczy. Co miałem się jeszcze, właśnie, jeszcze miałem skomentować, wiesz co, ale cokolwiek robiąc, jeżeli jesteś osobą, która gdzieś tam powiedzmy publicznie, no bo tam robisz, dzielisz się tam powiedzmy swoimi zagraniami i tak dalej na Instagramie, na Twitterze, no to prędzej czy później, w momencie, kiedy będzie rosła ta popularność, to prędzej czy później pojawiają się jakieś propozycje współprac, jakieś tego typu rzeczy, wiesz, no nie każdy musi szilować projekty, bo czasami, nie wiem, potrafi się kantor kryptowalut odezwać i powie, słuchaj, no w sumie prosty biznes, tak? Tu masz jakiś kod, dostaniesz coś z tego, a klienci przychodzą, a czasami ludzie szukają. Więc to jest takie, mam wrażenie, naturalne. Oczywiście no nie ma obowiązku, tak? Można to znaczy, stwierdzić. Jeśli chodzi o moją działalność w internecie, to jak to się zaczęło ogólnie? Zaczęło się od tego, że zadzwoniła do mnie koleżanka z Girls Money Club i poprosiła mnie o to, żeby zrobić takie warsztaty dla dziewczyn inwestujących, chcących inwestować, chcących zacząć trading na rynku krypto. I ja stwierdziłam oczywiście zgodziłam się zrobić coś takiego, ale po tym projekcie stwierdziłam, że może po prostu otworzę kanał na Instagramie, na Twitterze i zobaczę, jakie jest zainteresowanie, bo chodzi mi o to w moich działaniach, żeby kobiety zobaczyły, że są na tym rynku właśnie też inne dziewczyny, że próbują, że im wychodzi, że nie ma tutaj tylko facetów, ponieważ statystyki są nieubłagane i 5% kobiet na rynku krypto to jest fakt. Jeżeli inne dziewczyny chcą dołączyć, to chcą widzieć, że okej, mogą się po prostu o coś zapytać bez wyśmiewania, mogą pytać nawet o najgłupsze rzeczy, czy nawet najprostsze i nie być krytykowane za to. Dlatego stworzyłam też te warsztaty i próbuję pokazać im, że tutaj też działamy, że są takie osoby jak ja i jak właśnie dziewczyny z Twittera, które też poznałam dzięki swojej działalności, żeby się nie bały, no nie? Że tutaj jeżeli chciałyby spróbować, to są osoby, które też to robią. I w płci pięknej też tutaj rośniemy w siłę.
Zgadza się. żeby się nie bać po prostu. Zgadza się, popieram w pełni. Między innymi dlatego powstała ta seria Szpilki na Bitcoinie, żeby pokazać, że w tym środowisku typowo męskim, bo nie da się ukryć, że jest to typowo męskie środowisko, są też kobiety. Ja na swojej, powiedzmy, historii, którą mam w rynku kryptowalut, to widzę też po konferencjach, chociażby ostatnia konferencja w Warszawie, Crypto Community Conference, widać było już dużo więcej tych kobiet. Oczywiście być może nigdy nie dojdziemy do, jak to się mówi, parytetu, chociaż u mnie na live'ach w niedzielę zdarza się, że jest parytet, także jest spoko. Aczkolwiek fajnie, że jest ten progres. A czy przypadkiem te Girls Money Club to nie Dorota Sierakowska organizuje? Tak, A no, Dorota, miałem okazję pozdrawiam. poznać na Investcafsach, tak. Miałem okazję poznać na Investcafsach, a przy okazji nie wiem, czy słyszałaś o takiej inicjatywie jak Blockchain Girls. To robią dziewczyny w Warszawie i też są właśnie takie spotkania. Raz byłem kiedyś, dawno temu, bo tam się troszeczkę zmieniała ekipa i pamiętam, że to była jedyna konferencja, gdzie ja byłem, było czterech facetów i było 150 kobiet, więc to było takie coś odwrócone w drugą stronę i faktycznie te spotkania są, one organizują właśnie takie prelekcje. I teraz zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo moje spostrzeżenie i zastanawiam się, czy faktycznie jest to prawda, czy to potwierdzisz, czy może jest inaczej, że tutaj w inwestycjach widać, przynajmniej ja to widzę, widać tą różnicę płci, bo facet po 2 tygodniach w krypto uważa się, jak mu jeszcze coś wyjdzie, uważa się za drugiego Warrena Buffetta i jak to się mówi, ja już tu jestem specjalistą, a bardzo często kobiety, które po 3 latach są w krypto, potrafią powiedzieć, wiesz, ja jeszcze dostatecznie dużo nie wiem, ja muszę się doedukować, ja muszę gdzieś tam. I tu widzę, że faceci to są tacy szaleńcy. Po prostu kobiety są takie bardziej wyważone, stonowane, spokojne. Oczywiście są wyjątki, tak? Ale mówię o takiej generalnej regule. Tak, ja to zauważyłam na florze, że facet jak nie wie, to udaje, że wie, a kobieta jak nie wie, to się pyta. I tak jest. Tak. I widziałam ego, jakby. Ja byłam jedyną dziewczyną na trading floorze, więc wiem, co mówię. I faceci są troszkę inni, inaczej podchodzą. Jestem ciekawa, dlaczego tak się dzieje z socjologicznego punktu widzenia. Ale jeszcze nie trafiłam na osobę, która by rozłożyła to na czynniki pierwsze. Wiesz co, ja myślę, że tu moglibyśmy to bardziej nawet z antropologicznego punktu widzenia. Facet, który chodził na polowania, jednak podejmował to ryzyko gdzieś tam, jak to się mówi, że nie wróci i tak dalej, a kobieta, która jednak w tym tradycyjnym modelu zajmowała się domem, zresztą nawet jest coś takiego, że to chyba Jordan Peterson mówił, że faceci są skoncentrowani na celu, a kobiety są skoncentrowane na osobach, na relacjach. I dlatego w takich na przykład zawodach, jak nie wiem, opieka nad chorymi i tak dalej, dużo jest więcej kobiet, a z kolei wśród inżynierów jest dużo więcej mężczyzn. Nie, już pomijam te aspekty fizyczne, tak, siła i tak dalej, ale być może z tego punktu widzenia i to naprawdę widać. No mówię, zresztą czasami śmieją się, no bo średnio kobiety żyją dłużej. I jak są takie filmiki w internecie, co faceci wyprawiają, to jest zawsze zwykle podpisane. Dlatego faceci żyją krócej średnio, bo robią jakieś takie po prostu głupoty, że głowa mała. Właśnie, przy okazji jak rozmawialiśmy, a powiedz, czy w ogóle uczestniczysz w jakichś takich konferencjach, spotkaniach gdzieś tam, czy na razie to jeszcze nie jest twój klimat? No, jak na razie to tylko z Girls Money Club miałam kilka warsztatów. Zaprosiły mnie w tym roku na InvestCapsy, więc być może tam się zjawię. Zapraszam, bo też Ale będziemy. szczerze mówiąc, właśnie nie wiem, kamera mnie stresuje, też te spotkania z ludźmi za bardzo nie. Natomiast czasami mam takie wrażenie, że już mówiłam to samo 10 razy i że ludzie nie chcą tego słuchać już, że już coś nowego trzeba im powiedzieć, a jak ja patrzę tylko w kreski i widzę ciągle to samo i robię ciągle to samo, to nie mogę im czegoś nowego powiedzieć, więc no nie wiem, czy to jest jakby rozwojowe też, nie? Polecam całkowicie. Słuchaj, Tyle. jak ludzie nie będą, szczególnie w internecie, jak ludzie nie będą chcieli cię słuchać, to dobitnie ci powiedzą o tym, że nie chcą cię słuchać. Społeczność krypto na żywo jest cudowna, wspaniała. W ogóle zupełnie, podejrzewam, że w każdej pewnie branży jest tak, że to, co się dzieje w internecie, a jak to wygląda na żywo, to są dwie różne kwestie. Konferencja InvestCast też polecam z całego serca. Będziemy tam, nawet mamy, teraz mamy taki plan, że nawet bierzemy sobie. Już nie jeździmy samochodami, tylko bierzemy takiego busa 9-osobowego i jedziemy po prostu taką brygadą Białystok, Warszawa, Ekipą. Kraków.
To jest fajne. To takie, wiesz, przebywanie z ludźmi, zresztą jak sama tego zaznasz, zobaczysz, wsiąkniesz to w środowisko, to już są w tej chwili takie, można powiedzieć, grupy przyjaciół nawet. Ludzie, którzy jeżdżą, ja widzę, że ludzie gdzieś tam, powiedzmy, nawet w Białymstoku, to się widzimy we Wrocławiu, to oni przyjeżdżają do mnie na Kryptostok, to się widzimy na Kawsach, to w Warszawie gdzieś tam się widzimy, także to są już takie grupy ludzi. Oczywiście ci ludzie się gdzieś tam troszeczkę wymieniają, raz są, raz ich nie ma i tak dalej, nie, ale to jest ta najmocniejsza, nie najmocniejsza, jak to się mówi, część środowiska krypto, bo ja poznałem też tą internetową złą stronę i kilkukrotnie miałem takie, a rzucę to wszystko w cholerę, już mam tego dość, już mi się nie chce, a później dzięki tym ludziom właśnie, którzy są, stwierdziłem, dobra, jednak nie, no przecież to jest wspaniała społeczność, trzeba z nimi działać. Słuchaj, to tak No na tak, koniec. a każdy może się samotnie czuć, no nie? Ja to Oczywiście. odczuwam, jak traduję sama w domu. Na Florze było totalnie inaczej, bo miałam kontakt z ludźmi, a tutaj no jest ciężko. W sensie, no, po prostu potrzebujesz wyjść do ludzi. Tak. Szczególnie, wiesz co, mieszkając w Warszawie, naprawdę jest więcej tych spotkań, takich gdzieś tam można się spotkać, bo no chociażby teraz chyba w marcu, chyba 18 będzie organizowana jakaś tam konferencja. No polecam tobie i wszystkim kryptonarod.pl, kalendarz wydarzeń. My dodajemy tam wszystko, co znajdziemy w internecie związane z kryptowalutami, wszystkie spotkania, wydarzenia, także O, fajnie. polecam śledzić. Jak to mówię, polecam kupić ten darmowy kalendarz, tak? To takie określenie. Magdo, tak na koniec zapytam cię o, jak widzisz przyszłość. No, wiem, że mówisz, że dobra, mówisz, że ty nie patrzysz, ty tylko na dniówkach grasz i tak dalej, ale jednak no, obserwujesz ten trend, tak? To jest podstawa, no, granie pod trend, szczególnie pod kątem twojej części inwestycyjnej, tego, o czym mówiłaś, czyli może takie, ja wiem, że to nikt nie wie tego, jak to, bo niektórzy, Kowalski twierdził, że już jest koniec hossy, nie, na przykład, nie? Więc wzbudził tutaj gromę. A jak ty do tego podchodzisz? Czy też faktycznie uważasz, że ten rynek już jest przegrzany, czy nie wiem, dopiero zaczynamy? Jak to oceniasz? Nie, ja uważam, że dopiero zaczynamy i rok 2020 ogólnie uświadomił mi taki trochę szerszy obraz i szerszą perspektywę, że problemem obecnego społeczeństwa nie jest brak informacji, a brak zaufania do firm i instytucji, które te informacje nam jakoś Tak. przekazują. No i problem polega na tym, że przez pandemię wiele firm i instytucji, takich jak banki, rządy, lekarze, policjanci, media, jak również też media społecznościowe, w tym Facebook i ekipa, oni stracili zaufanie społeczeństwa. W tej chwili na przykład Facebook przyznaje się do cenzury treści nieprzychylnych szczepionkom, podczas gdy uważam, że powinniśmy mieć prawo do czytania wszystkich informacji. Oczywiście. Oczywiście nie mówię tu o jakichś niedozwolonych treściach, ale chodzi mi o dostęp do informacji wszystkich, nie tylko tych stronniczych. I szczerze, ja po pandemii ufam bardziej osobom indywidualnym niż wielkim firmom czy państwowym instytucjom. I to wydaje mi się, że nie wynika wyłącznie z mojego przeświadczenia o ich nieuczciwości, lecz z tego, że łatwiej mi po prostu ocenić uczciwość jednej osoby niż całej firmy czy instytucji. I tak zaczęłam się zastanawiać nad tym tematem i znalazłam takiego naukowca, który się nazywa dr Bogal. I on fajnie powiedział, że większość instytucji, zresztą myślę, że to potwierdzicie z autopsji, psuje się od głowy, Tak. ponieważ korporacje i instytucje mają tendencję do osadzania na tych no, najwyższych stanowiskach osoby mało empatyczne, że tak powiem, czasami nieuczciwe. I dzieje się tak dlatego, że ci wyrachowani, nieuczciwi ludzie łatwiej po prostu wspinają się po szczeblach kariery, uczestniczą i wygrywają w tym wyścigu szczurów, że to tak nieładnie określę. Natomiast normalna, taka empatyczna jednostka, która ma jakieś swoje wartości życiowe, do których jest mocno przywiązana, nie zrobi pewnych rzeczy, które zrobiłaby na przykład korporacja czy instytucja dla pieniędzy tylko, no nie? No i teraz właśnie, zastanówmy się, czy instytucja, czy wielka korporacja, czy firma
potrafi się przyznać do błędu, tak jak to robi jednostka na przykład, tak jak to robią, nie wiem, niektórzy influencerzy. I ja zauważyłam, że nie, i to pokazuje mi, że instytucja ceni bardziej swoje własne ego, swój PR i to, jak ludzie postrzegają ich firmę, nad prawdę. I dlatego moim zdaniem spada tutaj zaufanie społeczeństwa do takich bytów. I to, co teraz powiem, na pewno zaskoczy wiele osób, ale trudno. Bo ja patrzę na krypto, tak jak mówiłam, wizjonersko. I wielu uważa, że kryptowaluty nie mają żadnej wartości, nic za tym nie stoi i tak dalej. A moim zdaniem właśnie ta główna wartość się dopiero buduje. Moim zdaniem słowem klucz właśnie, jeżeli chodzi o przyszłość kryptowalut i ich miejscu ogólnie w tej globalnej ekonomii, jest właśnie zaufanie. I moim zdaniem dojdziemy do miejsca takiego standardu Bitcoina jako takiej wartości wycenianej przez nas wszystkich, tak jak przez cały świat, przez użytkowników. I będzie to standard nie bazujący na zaufaniu do rządów, do banków, do instytucji, które sobie obniżą stopy, podwyższą, coś tam dodrukują, ale na naszej wspólnej umowie wyceny wszystkich ludzi na Ziemi. I gdy ja patrzę na to w ten sposób. Jeżeli na Ziemi wynik wypadkowy będzie pozytywny, czyli powiedzmy na większość Ziemi będzie ok, ludzie powiedzmy będą się bogacić, będzie się żyło lepiej, AI odciąży społeczeństwo, wtedy krypto będzie wzrastać. A gdy planeta będzie miała kłopoty, takie jak na przykład pandemia, no to krypto będzie spadać. I według mnie Bitcoin będzie takim globalnym, społecznościowym store of value. I ja mam świadomość, że inni mają inne zdanie. Krypto też ma na pewno wiele wad, ale moim zdaniem ma wiele zalet, znacznie więcej. Zmienność, otwartość, przejrzystość, a zwłaszcza łatwiejsze i szybsze, tańsze przelewy międzynarodowe, to czego ja nie mogłam doświadczyć w Afryce podczas tradingu i ogólnie wymiany wartości na tamtym rynku. Tak by the way, to w Afryce się ceni głównie gotówkę. Natomiast Afrykańczycy mają też problem z założeniem konta w banku i tak dalej, ale to już może na inną rozmowę. W każdym razie wydaje mi się, że w końcu społeczeństwo zacznie doceniać i dostrzegać te zalety. Ja szczerze mówiąc bardzo mocno wierzę w DeFi i Decentralized Finance. Wierzę, że w niektórych krajach, gdzie ta bankowość właśnie jest słabo rozwinięta, kryptowaluty będą naprawdę mogły pomóc ludziom korzystać właśnie z tych usług finansowych i też mieć taką pełną kontrolę, większą kontrolę nad swoimi finansami. Czyli takie, powiedzmy, budowanie tego zaufania nie wokół instytucji, ale wokół siebie. No jednak ja też mam przeczucie, że ta moja wizja, powiedzmy, nie jest doskonała, jednak historia pokazuje, że coś wielkiego musi się wydarzyć, żeby był ten przeskok, nie wiem, może jakiś kryzys właśnie braku zaufania do rządu albo banku, taka, powiedzmy, nie wiem, cyfrowa pandemia w świecie finansów. I wtedy kryptowaluty już tutaj są, żeby ten problem rozwiązać. Bo ja patrzę na świat, jakby na rzeczy też, w które wkładam pieniądze, czy to rozwiązuje jakiś problem. I wydaje mi się, że Forex nie rozwiązuje, że akcje, no to zależy jakich firm i z jakich branż, ale krypto wydaje mi się, że rozwiąże pewien problem. Tak ogólnie. Zgadza się. To, wiesz, czasami ciężko ludziom, no generalnie gdybym miał to skomentować, to byśmy otworzyli kolejną godzinę rozmowy, bo bardzo dużo fajnych tematów, które ja też lubię, poruszyłaś. Ale to może już rozmowa na inny czas. Tu ja też widzę z jednej strony zaufanie do korporacji, to jest oczywiście temat, który faktycznie jest, bo korporacje są ustawione na zysk, niezależnie od jakichś tamtych. A druga sprawa, wiesz co, też się boję tego takiego, że ludzie po prostu wierzą we wszystkie bzdury w internecie i to też jest, te wahadło się wygina raz w jedną, raz w drugą stronę, że z jednej strony nie ufamy korporacjom,
A z drugiej strony ludzie budują jakieś takie po prostu absurdalne teorie spiskowe i później ja już na temat swój teorie spiskowe słyszałem, że należę do jakiejś grupy, matko, razem z Zaorskim, jeszcze tam Rafałem Kiełbusem, palemy, że należę do jakiejś grupy takiej coś a la masońskiej, tak? Nie? I jak ja po prostu to słyszę rzeczy, O Jezu. to myślę, matko kochana, to co jest, jak jesteś trochę bardziej popularny, nie? Jakie tam są No. teorie tworzone, no ale to wiesz, to jest. Ludzie mają różne Tak. odklejki, ale ja generalnie mi zależy na tym, żeby wpajać ludziom samodzielne myślenie i branie odpowiedzialności za swoje decyzje i życie, żeby pokazywać moje doświadczenia, powiedzmy, i moje trady i dzielić się nimi, ale nie obiecywać złotych gór i nie, jakby, nie udostępniać do kopiowania, bo wtedy nie myślisz samodzielnie, no nie? Ale Więc. chociażby wiesz, taki odcinek jak dzisiaj nagraliśmy, no to jest pokazanie, że ten trading to nie są tylko piękne zyski, wszystko i tak dalej, ale chociażby twoja przygoda z Bitcoinem pokazuje, że też możesz stracić pieniądze. To może się odbić na tobie, na Dokładnie. twojej psychice, gdzieś tam powiedzmy dalej idąc, nawet dla osób, które mają rodziny, dzieci i tak dalej. To nie jest dla każdego, tak? To też jest. Tak. To też trzeba to zrozumieć, że no jest z jednej strony jest potencjał i tak dalej, no ale jednak 90% ludzi traci, tak? To no, skąd się to bierze? No właśnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać moim zdaniem, to jest to, czy jesteśmy na tym rynku, w ogóle dlaczego jesteśmy na tym rynku? Czy jesteśmy dla emocji i dla poczucia tej adrenaliny? Bo ja na przykład postawiłam sobie takie pytanie, zanim zaczęłam pracę w KTG i ja ustaliłam dla mnie, ja na rynku jestem dla wolności finansowej i takiej wolności pracy w dowolnym miejscu na świecie. Wolności od szefa, od tego, czy bezrobocie w Polsce jest duże czy małe, od pracy w każdym miejscu i momencie dnia, więc ja to widzę jako cel. Dlatego mi nie zależy na tym, żeby w dzień zarobić 5 tysięcy dolarów czy 50 tysięcy dolarów. Ja tu jestem długoterminowo i jakoś się spokojnie z tym czuję. Ale wiem, że niektórzy są tu dla emocji. Zgadza się, no wiesz. Obserwowałam to, widziałam. Także po prostu trzeba się nad tym zastanowić, zrobić sobie taki rachunek sumienia, po co tu w ogóle jestem. Oczywiście. No. A ty, dlaczego jesteś na tym rynku? Napisz komentarz pod tym filmem. Dlaczego jesteście na rynku kryptowalut? Dla pieniędzy, dla emocji, dla czegokolwiek innego, dla technologii. To nie powiedział nikt nigdy, więc. Więc napiszcie, oczywiście pamiętajcie, linki do profili w mediach społecznościowych Magdy macie w opisie tego filmu, także zachęcam do obserwowania i followowania. Magdo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, bardzo fajna rozmowa i mam nadzieję, że Dzięki. będziemy mieli okazję na inwestkawcach, jak to się mówi przysłowiowo, przybić piątkę, poznać się. Jak coś to tak daje znać, że my już od czwartku jesteśmy, więc gdzieś tam jest organizowana tak zwana cykliczna impreza Tankuj z Majkiem. Zapraszam też, jeśli masz ochotę poznać Ojo, to. Tak, dobra, dzięki, dzięki czwartek Browar bardzo. Lubicz też w kalendarzu już jest, ich piątek też, także tam wiesz, to jest taka można powiedzieć side event praktycznie tych inwestkawców. Okej. A jednocześnie też zapraszam na Kryptostok, o którym Ci już mówiłem tam poza anteną. Także bardzo serdecznie Tak, dziękuję. zapraszam. Dziękuję również. Trzymajcie się.